Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski będą mieli, czy dzięki temu zakopią topór wojenny? Ostatnie miesiące życia par eksmałżonków były bardzo burzliwe. Wyjazd Macieja do Izraela. Ujawnienie przez Paulinę, że pojechał tam z nową partnerką, burza medialna, która potem nastąpiła. Kropka. Sporo tego. Wszystko jednak wskazuje na to, że zza chmur w końcu wyjrzało słońce. Bliska rodzinie osoba zdradza bowiem, że Paulina i Maciej wkrótce doczekają się pierwszego wnuka. Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez ponad 20 lat. W tym czasie doczekali się dwóch synów, Franciszka, 25 litrów, przecinek Juliana, 16 litrów. I chociaż Paulina w ostatnich miesiącach wielokrotnie o nich wspominała, zwłaszcza kiedy wypominała byłemu mężowi to, że ich oszukiwał, ukrywając przed nimi swój nowy związek, tak oni sami raczej unikają blasku fleszy. Co wiadomo o ich synu, Franciszku, który podobno spodziewa się córki? Franciszek urodził się w 1997 roku i wyrósł na przystojnego, dobrze wykształconego mężczyznę. Na Instagramie mama wielokrotnie podkreślała, jak bardzo jest z niego dumna. Codzienne poranki z moim synem Franciszkiem to uczta dla serca i duszy. Rozmowy o życiu, codzienności, przyszłości, pracy, projektach, problemach i sukcesach. No i jak go nie kochać? Napisała w maju tego roku. Franciszek studiował na prestiżowej uczelni w Izraelu. Jak podała jego mama, skończył trudne studia z wybitnym wynikiem. Zdobył tytuł magistra, zna perfekcyjnie 5 języków, jest szalenie pracowity i ambitny. Do wszystkiego doszedł własną, ciężką pracą i determinacją. Franciszek ma również szczęście w miłości. We wrześniu 2021 wziął ślub ze zjawiskowo piękną Włoszką, Laurą Esmeraldą Vazzari. Synem również wielokrotnie chwalił się również ojciec, Maciej Kurzajewski. Na początku roku z okazji 49. urodzin zamieścił na Instagramie zdjęcie swoich synów i synowej. Jak jednak ustaliła pod koniec listopada plejada, syn, być może chcąc się odciąć od medialnego szumu wokół rodziców, miał ponoć zmienić nazwisko na Vazzari. Czyli przyjął nazwisko żony. Możliwe też, że po prostu chciał sobie ułatwić życie we Włoszech. Gdzie mieszka z Laurą? Kurzajewski nie jest wszak łatwym nazwiskiem do wymówienia dla obcokrajowców. We wtorek 13 grudnia Super Express poinformował za osobą z bliskiego otoczenia Pauliny, że Franciszek spodziewa się dziecka, a dokładnie córeczki. Franciszek niedługo zostanie tatą? Nowa pociecha w rodzinie Kurzajewskich pojawi się już za chwilę. Paulina jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tym bardziej, że jej pierworodny syn będzie miał dziewczynkę. A ona zawsze marzyła o wnuczce, którą będzie mogła kochać i rozpieszczać. Wiedziało źródło gazety. Niestety nie udało się tego potwierdzić u samych dziadków. Maciej Kurzajewski odmówił rozmów na temat swojego życia prywatnego również na prośbę syna. Jak miał powiedzieć, zaś sama Smaszcz enigmatycznie odparła. Za wcześnie, żeby o tym mówić publicznie. Jeżeli jednak doniesienia są prawdą, to przyszłym rodzicom gratulujemy i życzymy szczęścia. Źródło: Plejada, Super Express.